W misce umieszczamy 150 g mąki, 25 g miękkiego masła pokrojonego w kostkę. I przepis na kruche ciasto jest o tyle specyficzny, że tutaj będziemy dodawać jeszcze jedną łyżkę wody. Łyżka wody, cukier lub jakieś słodziwo, ja dodaję ksylitol. I mieszam jeszcze raz całość. Albo w ręce, albo w robocie, jeżeli taki robot posiadamy, na gładką masę. Ciasto jest już jednolite, odkładam je teraz na 20 minut do lodówki. Ciasto wyjęłam z piekarnika i włożyłam do foremki. Teraz będziemy spód podpiekać. W misce powinny znaleźć się serek mascarpone, daję słodziwa, czyli w moim przypadku w ksylitolu, może być to również cukier. W misce mam już serek mascarpone, śmietankę oraz cukier. Wszystko ubijamy na sztywno. Wykładam śmietanę na gotowy spód. I teraz końcowa dekoracja, czyli lądują na górze borówki. Na górę można jeszcze utrzeć troszeczkę gorzkiej czekolady. Ja dodaję czekoladowych dekorków. Moje ciasto jest już skończone. Życzę wszystkim smacznego i zapraszam do lajkowania, jeśli taki przepis Wam się podobał.